Cześć, witajcie, jestem Kap16 i witam was w filmiku z ciekawymi faktami o Euba Achillate. Przed rozpoczęciem tego filmiku chciałbym pozdrowić takie osoby jak Amelkę, Emilkę, Kali, Julciunie, Pusi Świat oraz Leona. A jeżeli ty również zechciałbyś zostać pozdrowiona, pozdrowiony na filmiku, koniecznie daj mi znać o tym w komentarzu. Zanim przystąpię do ciekawostek, chciałbym tylko napomnieć, że jak ten materiał się wam spodoba, to nie zapomnijcie pozostawić po sobie kciuka w górę. Ze wstępu to byłoby na tyle, a teraz zapraszam was do oglądania. Euba Achillate przyszła na świat 27 czerwca 1998 roku w Cathcart, położony na obrzeżu Glasgow, w Szkocji. W obecnym momencie ma 23 lata. Z rodziców aktorki udało mi się znaleźć jedynie zdjęcie mamy aktorki. Natomiast z rodzeństwa Euba Achillate, z informacji, które udało mi się znaleźć, ma siostrę o imieniu Ailith Achillate. Swój debiut telewizyjny miał miejsce w 2015 roku, kiedy to wystąpiła w produkcji zatytułowanej Eve, wcielając się w rolę Lily Watson. Dwa lata później odegrała rolę recepcjonistki w serialu Click, gdzie zagrała w dwóch odcinkach. A od 2018 roku do 2020 wystąpiła w produkcji Znajdź mnie w Paryżu, odgrywając rolę Le Breton. Jeden z jej ulubionych filmów jest Król Lew. Jej najlepszą przyjaciółką jest Sophie. Aktorka ma na sobie jeden tatuaż, który wyświetla wam się na ekranie. Posiada mruczka, lecz niestety nie udało mi się znaleźć jego imienia. Potrafi grać na gitarze. Tak wyglądała aktorka w czasie dzieciństwa. A tak wygląda w obecnej chwili. Według strony CelebNetWeb jej szacowana wartość netto to suma 1 500 000 dolarów amerykańskich, co w przeliczeniu na polską walutę wynosi 5 834 250 polskich złotych. Dziękuję za obejrzenie tego filmiku, mam nadzieję, że przedstawione ciekawostki wam się spodobały. Osoby nowe zapraszam do subskrybowania kanału po kolejną fajną dawkę ciekawostek. Pomoże wam w tym ikona kółka, która jest wyświetlona na środku tego materiału. Dla osób zainteresowanych wyświetlam moje poprzednie filmiki, jakie zostały niedawno opublikowane, aby móc z tego materiału przejść właśnie do nich. Dzisiejszego materiału to byłoby na tyle. Do usłyszenia w przyszłych ciekawostkach o Castle Rock. Cześć!